Kolejny to 10 transferów z tego tygodnia tym razem. Postaram się rozsadzić w niedzielę. I jest trochę Polaków, jest kilku ciekawych zawodników i jest prawdopodobnie już rekord tego okienka. Chociaż zobaczymy. Dobra. Lecimy od miejsca 10. Tutaj stary znajomy z Legii, Armando Sadiku z Bolivar do Las Palmas za darmo. W drugiej lidze hiszpańskiej nawet mu wychodziło, bo tam był chyba wypuszczony kiedyś z Levante do Malagi. Poszło mu nawet dobrze, tylko oczywiście Malaga jest biedackim klubem. Więc nie mogła Albańca wykupić. Więc zawodnik, który nie sprawdził się w Legii, tak zwane Ferrari, wraca do drugiej ligi hiszpańskiej, gdzie zobaczymy, czy jest prawdziwy Las Palmas. Na miejscu 9 pierwszy Polak z kilku, którzy się tutaj znaleźli i z kilku, którzy zmienili w tym okienku kluby. Mariusz Temopiński wypoczyny do tego Aristus Limassol, czyli klubu z Ligi Cypryjskiej, którego prezydentem jest, znaczy właścicielem jest rosyjski miliarder, czyli hajs poczet, ale zobaczymy, bo Liga Cypryjska też Polaków sobie nie jest obca. Grali tam. I no, Stępiński może dołącza do tego naszego teamu. Danny Ings, miejsce 8. Zawodnik, o którym się mówiło, że powinien trafić do lepszego klubu. No i trafia, ale czy do lepszego? Trafia do Southampton, do Aston Villa. Szczerze nie wiem, czy to jest jakiś krok w przód. Szczerze myślę, że to jest raczej taki krok w bok. No, z Aston Villa zapłaciło mu więcej hajsu niż Southampton chyba. Chyba, że mu się po prostu skończył kontrakt z Southampton, ale nie pamiętam dokładnie, więc tyle i to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o danego Inksa. Miejsce 7 i kolejny Polak. Przemek Frankowski z Chicago Fire w końcu opuszcza MLS i przenosi się do Ligue 1, do RC Lens za chyba 3 miliony. Zobaczymy, jak sobie poradzi we Francji. Jeżeli chodzi o rozgrywki MLS-u, to tam było bardzo różnie, z tego co ja pamiętam. To było tak, że zagrał mecze świetne, ale zagrywał też mecze, które były po prostu słabe, szczerze, umówmy się, słabe. Więc, ale zobaczymy, bo ta polska kolejna teraz do Francji się znów powiększa, bo jest on, jest Marcin Bułka, którego nie umieściłem tutaj, ale on też zmienił klub. Został we Francji i trafił do Nicei. I teraz jeszcze tam jest ten Radek Majewski, AS Monaco i Carlos Villa w Strasburgu, więc polska kolonia we Francji rośnie. Więc Przemek Rankowski z Lens. I miejsce 6, ostatni Polak, Grzegorz Krychowiak za 3 miliony euro z Lokomotiv do Krasnodaru. O tym transferze też powiem na blogu takim większym. Takim vlogu, który będzie poświęcony kilku tematom. Właśnie jeden z nich będzie transfer Krychowiaka z Lokomotivu do Krasnodaru. Pierwsza piątka i miejsce 5 wypożyczenie do Atalanty z Juventusem Demirala. Demiral w tym Juventusie był w miarę dobrze, że był gorący, tylko był problem taki, że był kontuzjowany. A Atalanta miała dziurę w obronie, więc teraz ją załatała, ale dlaczego miała, to zaraz powiem. No i Demiral trafia do Atalanty na wypożyczenie. Miejsce 4, Shanghai Port do Bolonii trafia Marco Arnautović. Austriak wraca do Włoch, kiedyś grał w Interze. I teraz będzie klubem kolegą Łukasia Skorupskiego. Jak mu tam pójdzie, mam nadzieję, że dobrze, bo lubię Arnautovicia. Mimo iż to jest zawodnik, który z charakteru nie bardzo, ale jakoś go lubię. Miejsce 3. Jeden z najbardziej absurdalnych też transferów, jak to omawiają tak zwani specjaliści. Oczywiście ja nic nie mówię wiedzy o serii, ale Calcio Merito opowiada, że ten transfer jest trochę absurdalny, czyli Eldor Shulmurdorov z Genoi do Romy za 17,5 miliona euro. To z tego co wiem, to jest taka oferta za duża, zwłaszcza też, że Roma o każdy eurocent wytłucha się o granita krzakę z Arsenalem, więc. Ale nie mnie to oceniać. No, Mourinho wprowadza kolejnego zawodnika. Sprowadził Patricio na bramkę, teraz wprowadza Zbeka na atak, który strzelił w poprzednim sezonie więcej goli niż Dzeko.
Miejsce drugie. I tutaj jak mówiłem, że Atalanta musi łatać dziurę, to właśnie po nim. Christian Romero z 55 milionów do Tottenhamu. Drugi transfer z Tottenhamu do Tottenhamu do Atalanty. Wcześniej był to Golini na wypożyczenie, teraz Romero. Jak oni to powiedzieli, po tym, zawsze jak Romero nie był, to były problemy. I teraz Romero odchodzi na stałe i zobaczymy, jak to będzie z Demiralem. Ja myślę, że będzie ciekawie. Ja liczę na to, że uda się z Demiralem, jako człowiek, który bardzo lubi Atalantę. I miejsce pierwsze. 100 milionów funtów. A na euro to chyba było 117,5 miliona euro. Do Manchesteru City z Aston Villa. Jack Grealish. Już pojmuję to, że prawdopodobnie Messi do PSG trafi za darmo. A Jack Grealish, ja wiem, że on w Aston Villa mógł być wyróżniający się postacią. Ja wiem to. Ja to wiem. Mordeczki moje. Ale Aston Villa do Manchesteru City za 117 milionów euro, to brzmi kuriozalnie czasami. To brzmi tak niewiarygodnie, że jest niewiarygodne. Ale były te obrazki, gdzie do Jacka przychodzą kibice na trening i tam mówią, że Jack zostań, przecież nie chce grać w klubie, który ma 10 lat. No. Ale słuchajcie, tak czy siak Jack Grealish by oczywiście Aston Villa, bo zasiedzenie się w klubie sprawiłoby chyba, że się nie rozwinął, a wiem, że zawodnicy chcą wygrywać, chcą grać coraz lepiej i w City Jack Grealish miałby to zagwarantowane. No to jest cała dziesiątka, słuchajcie. Transferów z tego tygodnia. Ja to nagram w sobotę. Nie wiem, czy to się jeszcze wydarzy, ale jeżeli tak, to raczej będą to już w przyszłym tygodniu transfery. I co? I to chyba tyle, no co ja tu jeszcze mogę powiedzieć. Miłego dnia, wieczoru, nocy, ranka, nie wiem. Kiedy wy to obejrzycie, nie wiem. I zostawcie suba, jak chcecie.